I dobrze. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić kiszonkę z bananów. Tak, do tego będzie nam potrzebny. Dobry apetyt. Banany. Słoik. I dobrze ciepła woda. Tak, około 40 stopni Celsjusza. No i co teraz, Pani Michalina? Pierwszy składnik to banany. Proszę. Proszę, smacznego. O, i taką skóreczkę wkładamy do tego słoika. Ja też sobie wezmę, nie bójcie się. Tak. No, dobra? Mhm. I to samo nam powiedzą nasze kwiatki. Słuchajcie, jest tu dużo fosforu, potasu, innych soli mineralnych, które jeszcze pod wpływem bakterii i różnych mikroorganizmów, które się tu namnożą, tak, uwolnią te wszystkie pierwiastki. Oddadzą te pierwiastki potem podlanym roślinkom. Nawóz głównie jest przeznaczony do roślin kwitnących, ze względu na to, że jest dużo fosforu i potasu. O, dobrze ciepłą wodą widać, że paruje, tak? Zalewamy. Te dwie skórki starczy. Może być jedna. Słuchajcie, bo jak za dużo skórek, to zrobi się galareta i trzeba to i tak rozcieńczać, bo nie można nijak podlać. Tylko mówimy o roślinach domowych, tak? Roślinki domowe, ale nie. Różyczki też mogą być bylinki kwitnące, mogą być rośliny kwitnące w skrzyneczkach balkonowych, tak? No tak, jakbyśmy prawie dali obornik, słuchajcie, albo jakąś gnojówkę. Super fajna rzecz. Lekko zamykamy, żeby tam dochodziło powietrze. I teraz tutaj w przeciągu tygodnia, dwóch, no nastąpi tak zwana fermentacja. O, dobra, dobra, jeśli powiem, rośliny się powinny cieszyć. No i potem po tych dwóch tygodniach możemy tym roztworem podlewać nasze ulubione, kwitnące roślinki. Słuchajcie, można te skórki pokroić, dodać do kompostownika. Przyspiesza fermentację w kompostowniku. Można te skórki latem tak pokroić, kosteczkę, położyć na papierze, na balkonie, zasuszyć, tak, zmielić i też podsypać to roślinki albo wsypać do skrzyneczek balkonowych, do ziemi, wymieszać, którą będziemy z ziemią, wymieszać, tak, z ziemią. To samo się stanie, tak? Ale można też świeżą taką skórkę pokrojoną też włożyć, tak, do gleby. Do gleby, ale do gleby. Nie do, roślin, nie do roślin pokojowych, bo zacznie nam leśnieć donicę, tak? Gleby, tylko na, tak, zewnątrz, na zewnątrz. Także na wiele różnych sposobów. Bardzo fajne, sam już wypróbowałem. Rośliny rosną jak szalone i kwitną też tak samo. Nawet szalenie. Grubość ci zakwit. Nawet mi grubość zakwit, tak. Nawet mi zakwit grubość. No i cała filozofia, zobaczcie. I resztę dzieje się sama. Do zobaczenia.